7 kwietnia 2019 roku. 7 marsz katyński zmierza. Telewizja Narodowa oczywiście jest obecna po marszu dla życia, świętości dla rodziny. Teraz filmujemy marsz katyński. Reportaż realizuje Radosław Siedlecki. Nie tyle, ale... Będzie tutaj gadał teraz. No bo on gada, wiesz. Byle co, ale gada. Czołem Wielkiej Polsce, Telewizja Narodowa. Przepraszam, Anioł, ja filmuję dla telewizji. Tak, marsz katyński. Witamy nowo przybyłych Państwa na 12. katyńskim marszu szyszy. Jego celem jest uczczenie pamięci niemal 22 tysięcy polskich oficerów pomordowanych przez Sowietów na wschodzie. Prosimy o zachowanie powagi. Już 23 sierpnia 1939 roku na mocy tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow ZSRR zobowiązał się. Unieważniono wcześniejsze traktaty o nieagresji oraz odmawiano wziętym do niewoli polskim żołnierzom statusu jeńców wojennych. Gdy los Polski był już przesądzony, 28 września 1939 roku sowiecka Rosja i niemiecka III Rzesza zawarły tajną umowę o wspólnym zwalczaniu wszelkich form polskiego oporu wobec okupacji. Losy rodzin polskich skazanych na fizyczną eliminację zostały przypieczętowane. Zgodnie z umową niemieckie Gestapo i sowieckie NKWD przeprowadziły kilka konferencji w Zakopanem, Krakowie i Lwowie, które między innymi dotyczyły metod zabijania oraz deportacji. Przykładem zbrodniczej współpracy pomiędzy Rosją sowiecką a Niemcami są zbrodnie dokonane na wiosnę 1940 roku przez NKWD na polskich oficerach i aresztowania polskich profesorów w Krakowie oraz słynna akcja AB, w ramach której Niemcy między innymi dokonali masowych rozstrzeliwań Polaków w podwarszawskich Palmirach. Do sowieckiej niewoli trafiło około 250 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy służb mundurowych. Zostali oni przekazani NKWD, czyli Sowieckiej Służbie Bezpieczeństwa.
3 października 1939 roku Ławrenti Beria wydał rozkaz, w którym szczegółowo omawiano, jak organa NKWD mają postępować z uwięzionymi. Zgodnie z nim, jeńców niższych rangą porozwożono do obozów rozsianych po całym Związku Sowieckim, zmuszając do niewolniczej pracy. Natomiast generałów, wyższych rangą oficerów i urzędników państwowych uwięziono w obozach w Kozielsku i Starobielsku. Policjantów zaś, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Służby Więziennej i Służby Granicznej osadzono w Ostaszkowie. Dużą część jeńców stanowili oficerowie rezerwy, będący w cywilu wysokiej klasy fachowcami. W obozach przetrzymywano blisko 50 profesorów, światowej sławy naukowców, ponad 800 lekarzy, wielu prawników, inżynierów, nauczycieli, przemysłowców, kupców, duchownych wszystkich wyznań, przeszło 100 literatów i dziennikarzy, elitę polskiego narodu. A wytrzymać naprawdę było ciężko, ponieważ jeńców umieszczono w zrujnowanych pocerkiewnych budynkach, do których wstawiono po kilka pięter prycz. Ciasnota, brud, zimno i niedostateczne racje żywnościowe mocno dawały się we znaki. Pociechą stało się pisanie listów, czego Sowieci nie zabronili. W tym przejmującym świadectwie widać wielki lęk jeńców o losy swoich najbliższych. Generał brygady Mieczysław Smorawiński tak pisał do swojej żony. Nareszcie piszę do was i to według wszelkich danych, z głębokim przekonaniem, że tę parę słów do was dojdzie. Całuję cię, moje złotko, całym sercem i duszą. Marychę i Jurka z całych sił. Mamie rączki całuję. Polecając was opatrzności, pozostają zawsze kochający was. Zawsze twój i tylko twój Mietek. Major Wacław Plewak tak pisał do swojej żony. Kamuś moja najdroższa. Cieszę się bardzo, że otrzymałem ciebie jakąś wiadomość. Chciałbym wiedzieć, jak się urządziłaś, czy masz środki do życia. Cieszę się, że chociaż jesteś zdrowa. Kamuś, nie krępuj się sprzedać coś w naszych resztach, jeśli tego będziesz potrzebowała. Wszystko zdobyliśmy własną pracą i zdobędziemy znowu, gdy będę mógł pracować i będziemy razem. Nie martw się, Kamuś. Wszystko będzie dobrze i znów będziemy razem. Bądź spokojna o mnie. Całuję mocno. Twój na zawsze Wacław. Porucznik Roman Skoraszewski, oficer rezerwy 58. Pułku Piechoty. Najdroższa moja, pierwszą od ciebie wiadomość odebrałem 15 lutego i tę pocztówkę 14 stycznia. Cieszę się niezmiernie, że jesteście zdrowi. Brak tylko wiadomości o twoich rodzicach i tatku. Władek, Telespor i Józef są już w domu. Zygmunt, Józiu, Tadek również. Pisz, co utraciłaś. Czy macie co jeść? Czy wam ciepło? Jak wygląda sytuacja w Kościanie? Dlaczego mieszkasz teraz w Poznaniu? Czy Jan Kobiak, dr Tomkiewicz i aplikant Ochla wrócili do domu? Skąd czerpiesz na utrzymanie? Czy otrzymujesz zapomogę? W ogóle napisz bardzo obszernie o wszystkim. Mieszkanie uratowałaś? Pilnuj tylko twego i Olki zdrowia. Ściskam was serdecznie i całuję. Dla innych pozdrowienia.
Roman, 18 lutego 1940 roku. Porucznik Stanisław Mazur do niewoli dostał się w Lwowie. Wkrótce znalazł się w obozie w Kozielcu. Najkochańsza moja Halusiu, długie minuty, godziny, dni i miesiące oczekiwania na jakąkolwiek wiadomość od Ciebie, kochana, wprawiają mnie w stan obłędu. Już szereg miesięcy upłynęło, a ja nawet nie wiem, czy żyjesz. Czyż nie jest to straszne? Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku pisałem do Ciebie list, a Ty kończy się już styczeń, a żadnej wiadomości nie mam. Ten stan oczekiwania i niepewności jest gorszy od najgorszych koszmarów. Wiem, że Ty, najdroższa, w tym wypadku nic nie jesteś winna, a okoliczności, w jakich znaleźliśmy się. Moja najukochańsza, bądź u mnie spokojna. Jestem zdrów i cały. Srogo zimę męż nie znoszę. Nie dziw się, że o innych rzeczach Ci nie piszę. Nie masz pojęcia, jak strasznie pragnę, byśmy już byli razem. Niestety mój powrót zależny jest od władz sowieckich. Napisz mi dużo o naszych rodzinach, o znajomych i o innych rzeczach. Na wiadomość czekam. Ucałuj i pozdrów rodziców. Napisz o mnie do moich rodziców. Co u nich słychać? Nic nie wiem. Całuję Cię milion razy. Twój Staszek. Umożliwiając wysyłanie i otrzymywanie listów, Sowieci w perfidny sposób uzyskali bazę adresową niezbędną do przeprowadzonych wiosną 1940 roku deportacji około 60 tysięcy polskiej ludności z Kresów Wschodnich w głąb Rosji Sowieckiej. Bystra, bystra! Piękna inscenizacja. Nic jej nie awansowało. Gratuluję wspaniałej inscenizacji Telewizja Narodowa. Konwój gotów! To, co widzicie Państwo, to w tej chwili jest przypomnienie historii. Dzieło Kombryka Zarubina, który chciał jeńców obozu na wschodzie pozyskać na informatorów przeciwko Rzeczypospolitej Narodowi Polskiemu. Odmówili i za to spotkała ich sroga kara. Bez sądu, bez wymiaru sprawiedliwości zostali rozstrzelani, zgładzeni, strzałem w tył głowy. Ta symbolika została w narodzie i ta symbolika jest kontynuowana. Musimy pamiętać, Katyń to jedna z form martyrologii Polski, narodu. Tak jest, dla Telewizji Narodowej wypowiadał się Janusz Andrzej Zieliński, były policjant Rzeczypospolitej, który budował na etosie Miednoje nową formację policyjną. Jeszcze niech pan przypomnie, która to rocznica dzisiaj. To w 40 roku rozpoczęła się rzeź, czyli 60 plus 19 to 79. Za rok będzie 80 rocznica. Dokładnie, za rok się będziemy widzieć znowu. Dałby Bóg. Szukam Kombryka Zarubina. Super panowie, inscenizacja. Gratuluję, Telewizja Narodowa. Nie dajcie się panowie, Telewizja Narodowa. Super inscenizacja panowie, Telewizja Narodowa, pozdrawiamy. Co historycznie pamiętali. No tak, super właśnie, tak. To jest epoka polskości historycznie. Pozdrawiam. Telewizja Narodowa pozdrawia. One pamiętały o Niemcach Katyńskich. Nie zginęła Rzeczypospolita, skoro tak jest. Bardzo dobrze, panie Januszu, że jeszcze ktoś upamiętnia. Więcej my musimy. Telewizja pamiętać. Narodowa, pozdrawiamy. To jest ostoja Rzeczypospolitej, pamięć o Katyniu. Tak, dokładnie. Pamiętamy, o, widzisz młody, pamiętaj. Telewizja Narodowa, pozdrawiamy.
Łodzi, pamiętajcie. A co, ciebie wzięli do tyłu? Co ty robisz? Szanowni Państwo, widzimy tutaj wielka flaga narodowa. Młodzież włączyła się, tak jak potrafi. Dokładnie tak. Młodzież się włączyła, panie Januszu, jak potrafi. Pogratulować. Dokładnie tak. Telewizja Narodowa, gratulujemy, szanowna młodzieży, że włączacie się w upamiętnianie tego. Pamiętajcie, każdy musi zostać w sumieniu pamięci narodu. Witam pana. O! Dzień dobry, panie Ryszardzie. Parę słów do kamery telewizji narodowej. Masz milczenia, więc idziemy solidarnie z ofiarami. Okej, dobrze. Gratuluję panie. Gratuluję panu. Musimy panu zrobić. Tak jest, nie wiem, można być. Musimy być wzruszeni wszyscy. Dzień dobry panie pośle. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. No, nie daj Boże, nie dajcie rozbić Polski na kawałek. Telewizja Narodowa wszystko filmuje. Jak szanowni telewidzowie widzieliście, spotkałem znowu pana Ryszarda Czarneckiego. Tu już widzimy już końcówkę zabezpieczających dzielnych funkcjonariuszy. Jak zwykle widzimy dzielnych funkcjonariuszy. Pozdrawia Telewizja Narodowa. Więcej jeszcze oni są... Zajdźmy, panie Januszu, bo rozjadą nas. To są spadkobiercy Miednoje. Muszą pamiętać o tym. Widzimy jak zwykle dzielnych funkcjonariuszy zabezpieczających. Telewizja Narodowa pozdrawia. To są spadkobiercami jesteście. Telewizja Narodowa pozdrawia. Nie kontynuować pamięć. Widzimy tyły zabezpieczające właśnie, tak, ZTM, policja. Widzieliśmy, jak funkcjonariusze policji mnie poznali, pozdrowili, więc dla Telewizji Narodowej z 79. rocznicy strasznej zbrodni w Katyniu. To jest trauma. Tak, traumy właśnie. Trauma tak. Historii. Przeprowadzał reportaż dla Telewizji Narodowej 7 kwietnia. Radosław Siedlecki, czołem Wielkiej Polsce. Że z tego kościoła. Jeszcze pan Janusz Zieliński dopowiada. Obserwował wywózkę na Sybir czasów powstania listopadowego, styczniowego. Także tutaj to miejsce historycznie wpisało się bardzo głęboko w dzieje narodu. I dobrze, że przyszli tutaj. I dobrze, że interwał tego marszu tutaj siedział, bo byliśmy w stanie kontynuować przedmiotowo i podmiotowo całą sprawę. Niech żyje Polska. Dokładnie. Bóg, honor i ojczyzna. Lex et patria. Taką maksymą zaczęła służbę Policja w Nowej Rzeczypospolitej, w III Rzeczypospolitej. Lex et patria. Pozdrawiam. Dla Telewizji Narodowej dopowiadał się Janusz Zieliński, obrońca Krzyża z Krakowskiego Przedmieścia i nie tylko. Czołem Wielkiej Polsce. No i naszym sojusznikom, których nie mamy. Dla Ale będziemy mieli. Naród polski będzie sojusznikiem sprawy polskiej. Oby tak się, oby się spełniło. Polski rozbić na kawałki. Nie pozwolimy na to, żeby zdrajcy, jurgieltnicy, Targowica zniszczyła dorobek pokoleniowy narodu. Dla Telewizji Narodowej 7... Nie pozwolimy, pamiętajcie, nie pozwolimy. Żadne Biedronie, żadne Wiosny, żadni przestępcy polityczni nie będą w stanie zdemolować tego dorobku pokoleń. Dokładnie, żaden Trzaskowski... To jest wypadek przy pracy. Ten człowiek będzie odpowiadał za to, co się dzieje. Wybory były sfałszowane. Wybory były takie, które prowadzą w nicość naród polski, a szczególnie Warszawę, dumne miasto Warszawy. Jest warszawianka, która podkreśla dumę.
Dokładnie. Już naprawdę koniec, panie Januszu, bo już muszę kończyć. Nie, to nie jest koniec, tak. Dopiero zaczyna się. Tak. Dopiero się zaczyna. Ale już tu się skończył Marsz Katyński. Już chodzi pamięć mamy narodową. Tak, dokładnie tak. Ale ja muszę już zakończyć film, więc muszę już powiedzieć tak. Gość do swoich spraw, tak. A my będziemy dokładnie tak. Dalej debatować. Dla Telewizji Narodowej reportaż z 7 Marszu Katyńskiego, z 79. rocznicy tragicznej zbrodni. Przeprowadzał reportaż Radosław Siedlecki 7 kwietnia 2019 roku. Czołem Wielkiej Polsce.